Cześć, Michał Kapler, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, w której dziś, drodzy Państwo, parę słów na temat wczorajszej konferencji prasowej przed sobotnią wielką galą w Riyadzie, na której Artur Beterbijew i Dimitri Bivol zaboksują o 4 mistrzowskie pasy wagi półciężkiej, zaś nasz Kamil Szermeta stanie do pojedynku z Chrisem Eubankiem Juniorem o pas IBO kategorii średniej. Ponadto jeszcze w programie tej gali m.in. elektryzująco zapowiadający się rewanż w wadze ciężkiej z udziałem Fabio Orleja i Frasera Clarka. To wszystko oczywiście do zobaczenia w pay-per-view na DAZN. Gdybyście byli zainteresowani zakupem tego pay-per-view, to oczywiście polecam mojego earthlinka, który umieszczę tutaj na dole w komentarzach, a relacje z wczorajszej konferencji prasowej zaczniemy rzecz jasna patriotycznie, czyli od pojedynku Kamila Szeremety z Chrisem Eubankiem Juniorem. Ta konferencja, jak można się było spodziewać, to był show jednego aktora, czyli Chrisa Eubanka Juniora, a my mamy nadzieję, że w sobotę na ringu w Riyadzie będzie zgoła inaczej, że coś tam do powiedzenia będzie miał też Kamil Szeremeta i przede wszystkim mamy nadzieję, że on ten pojedynek z Eubankiem Juniorem wygra. Zaś wczoraj Chris Eubank Jr., czyli sławny syn swojego jeszcze słynniejszego ojca, jak zapewne widzieliście na materiałach wideo, przybył na tę konferencję prasową w tradycyjnym saudyjskim stroju, jeszcze do tego uzbrojony w szablę. Tę szablę nawet wydobył podczas face-offu z Kamilem Szeremetą, no ale patrząc na reakcję Kamila, raczej to wydobycie szabli większego wrażenia na nim nie zrobiło, ale też nie chodziło w tym wszystkim o zrobienie wrażenia na Szeremecie, o wystraszenie go, tylko po prostu o show, no i ten show kibicom Chris Eubank Jr. dał. Na konferencji Eubank przekonywał, że jest wybornie przygotowany, no i w sobotę na Szeremetę spuści swoje druzgocące ciosy, a potem go efektownie znokautuje. No i oczywiście dodał, że w wadze średniej to on jest najlepszy i nikt nawet nie dorasta mu do pięt. Mnie tą swoją opowieścią niespecjalnie przekonał, no bo słuchajcie, on wraca po 13 miesiącach absencji ringowej, a w samej Wielkiej Brytanii tylko jest na przykład pan Hamza Shiraz, który w trakcie nieobecności ringowej Chrisa Eubanka Juniora zaliczył 3 efektowne zwycięstwa, w tym m.in. zrobił TKO w pierwszej rundzie Liamowi Williamsowi, z którym to Chris Eubank Jr. całkiem niedawno jeszcze bujał się przez 12 rund, także Chris Eubank Junior ma wielkiego, tak jak zresztą jego tata, natomiast sportowo na razie się do niego ani na centymetr nie zbliżył. Kamil Szeremeta, który na wczorajszej konferencji prasowej zapewniał, że jego atutami są dobra obrona, doświadczenie i miłość do boksu, tak wam wcześniej już mówiłem w starciu z Chrisem Eubankiem Juniorem, oczywiście faworytem nie będzie, no ale słuchajcie, z pewnością będzie miał wielu kibiców, także w gronie promotorskim. Wczoraj Polaka serdecznie podczas face-offu poklepał po ramieniu Frank Warren, któremu Eubank Junior kilka dni temu na konferencji prasowej w Londynie zalazł solidnie za skórę, no i ten gest Franka Warrena wobec Szeremety nie umknął też uwadze komentatorów DAZN. No i słuchajcie, na 100%, jeśli Kamil Szeremeta w sobotę sprawi sensację i pokona Chrisa Eubanka Juniora, to na pewno Frankowi Warrenowi i jeszcze kilku innym promotorów, w tym pewnie też i Ediemu Hearnowi, cieplutko się na serduszkach zrobi. A teraz, moi drodzy, parę słów na temat pojedynku, który mnie szczególnie na tej gali będzie interesował, no bo to jest waga ciężka, uwielbiam. Mam na myśli oczywiście rewanżowe starcie Fabio Orleja z Fraserem Clarkiem. Tych dwóch wielkich, potężnych Brytyjczyków stoczyło ze sobą ringową wojnę w marcu tego roku. To wszystko zakończyło się remisem, więc na pewno przed tym rewanżem atmosfera jest bardzo fajna i szanse są wyrównane. Według bukmacherów nieznacznym. Nieznacznym faworytem jest Fabio Orlej. Tam jest mniej więcej średni kurs 1,8 na zwycięstwo Frasera Clarka jest 2,2 i całkiem słusznie, bo to jest naprawdę taka walka mniej więcej 50-50. Fraser Clark, który wczoraj na konferencji prasowej zapowiadał, że tym razem Wardleya po prostu znokautuje, w przygotowaniu tej walki korzystał z rad m.in. samego Lennoxa Lewisa. No ale słuchajcie, w sobotę na ringu będzie już sam. W każdym razie message Clarka z tej konferencji prasowej był prosty: wchodzę do ringu i go niszczę. No ale bardzo pewny się był też Fabio Wardley, który przypomniał Clarkowi, że ten leżał na deskach pod koniec piątej rundy w pierwszej walce i gdyby nie gong, prawdopodobnie, taka jest opinia Fabio Wardleya, Fraser Clark skończyłby ten pojedynek, ten pierwszy pojedynek znokautowany. Wardley dodał też, że Fraser Clark ma już 33 lata, jak mawia angielskie przysłowie, starego psa nie można nauczyć nowych sztuczek, także to jest jego atut, że Fraser Clark cały czas gra tę samą zdartą płytę, że w każdej walce boksuje tak samo, zaś on, czyli Fabio Wardley, rozwija się z walki na walkę, no bo Wardley do boksu przyszedł bardzo późno. Zresztą słuchajcie, on też nie jest wcale najmłodszy, on ma 29 lat, więc teoretycznie i Clark, i Wardley są prospektami wagi ciężkiej, natomiast wiekowo, no 29 i 33 lata, to już są zawodnicy dojrzali. No jak na wagę ciężką jeszcze nie starzy, ale dojrzali. W każdym razie Wardley stoi na stanowisku, że on się rozwija, zaś Fraser Clark już stanął w miejscu. A propos stawania, to jeszcze
na życzenie Frasera Clarka. Było takie face-off jeszcze przed tym oficjalnym, natomiast nic z tego specjalnie nie wynikło. Popatrzyli sobie w oczy, uścisnęli piąteczki, no ale prawdziwa walka będzie dopiero w sobotę. Jeszcze zobaczcie tutaj, taka ciekawostka, Sky Sports poprosiło i Frasera Clarka, i Fabio Wardleya, żeby swojego rywala narysowali, zaprezentowali na rysunkach. No jak widzicie, tutaj umiejętności plastyczne niespecjalnie jakieś tam wielkie, ale no, nie za to im płacą. To są pięściarze, a nie rysownicy. I na koniec parę słów na temat main eventu, czyli na temat walki Artur Beterbiev kontra Dimitri Bivol. Słuchajcie, absolutny sztos, historyczna walka w stawce, 4 mistrzowskie pasy wagi półciężkiej. Korona bezdyskusyjnego mistrza świata naprzeciwko siebie dwóch niepokonanych czempionów. Natomiast niestety nadal jest to walka, którą na konferencjach prasowych i w mediach muszą sprzedawać promotorzy na czele z Eddiem Hearnem, a nie pięściarze, tak? No bo mimo że Dimitri Bivol i Artur Beterbiev to są super zawodnicy, znakomici bokserzy, no to słuchajcie, mówcy są z nich słabi, zwłaszcza z Artura Beterbiewa, a zadymiarze tacy konferencyjni żadni. Oczywiście zaznaczam tutaj, że nie oczekuję po pięściarzach klasy Beterbiewa czy Bivola, żeby bili się na konferencjach prasowych ze sobą, natomiast no, taka jest brutalna prawda o boksie zawodowym, że to jest czasami na pierwszym miejscu show, na drugim miejscu dopiero sport, więc kibice bokserscy też oczekują od pięściarzy, nawet tych najbardziej klasowych, żeby dostarczali też innych emocji, żeby mieli jakąś tam charyzmę, coś sobą też poza ringiem prezentowali. Tak było też na tej konferencji prasowej. Gdyby nie Eddie Hearn, to byłaby tam kompletna nuda. W każdym razie Edward coś tam próbował mącić w tej takiej stuprocentowo czysto bokserskiej wodzie. W jednym z wywiadów na przykład nazwał Artura Beterbiewa arogantem, dlatego że ten wedle Eddiego Hearna udziela zbyt lakonicznych wypowiedzi w wywiadach, i to jest taka oznaka tego, że lekceważy media i kibiców. Motyw ten na konferencji prasowej poruszył Def Sani i coś nam się z tego udało ostatecznie ulepić, bo wydaje mi się, że Beterbiew nieco się zagotował, tak powiedzmy do temperatury 60 stopni Celsjusza, no i doszło do krótkiej wymiany zdań na linii Beterbiev i Eddie Hearn. Ostatecznie Beterbiev stwierdził, że w Saturday Sunday skończy Bivola, a może i Hearna, i że Hearn za dużo gada, na co Hearn odparł, że to jest jego robota i że Beterbiev też powinien tego spróbować. Hearn zauważył też, według mnie całkiem słusznie, że starcie Beterbieva z Bivolem to nie będzie taka walka lwa z myszą, bo tak to jest często w mediach sprzedawane, że z jednej strony jest Beterbiev, który jest potężnie silny, z drugiej strony jest Bivol, który jest tylko technikiem, a z siłą u niego jest trochę na bakier. Eddie Hearn tutaj stwierdził, że to będzie taka walka dwóch przeciwstawnych sił, walka determinacji, bokserskiego IQ, no i że Bivol na pewno w sobotę pokona Beterbiewa. I słuchajcie, już mówiłem wam wcześniej, że ja się mniej więcej zgadzam z takim tokiem myślenia, bo według mnie świetnie kontrolujący Bivol jest w stanie znokautować Beterbiewa, z drugiej strony Beterbiew, jeśli posadzi Bivola, nie wiem, 2-3 razy na deski i do tego jeszcze wygra za 2-3 rundy bez knockdownu, to też jest w stanie wygrać na punkty z Bivolem, także dla mnie tutaj każde rozwiązanie z tej walce jest możliwe. Na tej wczorajszej konferencji prasowej był jeszcze taki jeden akcent humorystyczny, kiedy Def Sani poprosił Beterbiewa, żeby ten powiedział, dlaczego pokona Bivola, no i zaznaczył jeszcze przy okazji, żeby Beterbiev nie odpowiadał, że zobaczymy, bo taka jest częsta odpowiedź Beterbiewa, we'll see, no i co odpowiedział Beterbiev, we'll see. I jeszcze do tego potem dodał let's go. Także tak to było wczoraj na tej konferencji prasowej. W main evencie nie było jakichś takich złych emocji między tymi klasowymi pięściarzami, ale też nie należałoby się ich spodziewać, chociaż po minach widać, że już ta atmosfera walki im się powoli udziela. Nam się też oczywiście udzielają emocje związane z występem Kamila Szeremety w tej prasówce. To wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Buongiorno. Tan fuerte.